Pani tu jest gospodynią? Czy jest jeszcze ktoś w tym domu? A pani właściwie do kogo? Właśnie nie wiem. Chciałam prosić pana domu, czy panią domu o krótką gościnę. Nie może coś do zjedzenia. Ja tu jestem sama. Zięć pojechał do tata, córki także nie ma w domu. Zresztą ja tu rządzę. Ach tak? Pani pewna jest zdziwiona, że się tu wzięłam. No widzę, że pani nie tutejsza, ani nie z lasu, ani nie ze wsi. Więc muszę wytłumaczyć pani, skąd ma pani tutaj tak nietypowego gościa. Jestem podróżną z pociągu. Pociąg stanął w tej stacyjce w lesie i nie może iść dalej, taki śnieg. To prawda, nabawiło się nie dobrze za noc. Naczelnik tej stacyjki powiedział mi, że zanim odkopią całą linię minie 4 czy nawet 6 godzin. I wie pani, zanim zdążyłam pomyśleć o swojej smutnej doli, podróżni z tego pociągu wykupili dosłownie wszystko, co było na tej stacyjce Tyrybe. Wagonu restauracyjnego nie ma. Cóż począć? Człowiek, który mnie tu przywiózł, powiedział, że niedaleko jest leśniczówka i że może tam coś znajdę. Więc przyjechałam. Jeśli miałaby pani coś gorącego, to dobrze. Jeśli nie, to czy nie zechciałaby pani sprzedać mi trochę wiszy, kawałek chleba? I przygoda nie byłaby taka straszna. Przyjechałam się saniami. Las piękny, tu przemiło, wszystko dobrze. Nie sprzedam, bo tu sklepu nie ma. Pani się rozbierze i siada. Obiad co dopiero wstawiony na piknik, więc zaraz nie będzie. Dziękuję pani serdecznie. Cośkolwiek. Proszę tylko nie robić sobie żadnego kłopotu. Będzie żadnego problemu. Córka pani pewnie miała coś ważnego, żeby jechała z domu na taki śnieg. Droga taka ciężka, że ledwieśmy tu dojechali. A no śnieg, nie śnieg, deszcz, nie deszcz. Córka musi być w szkole. W szkole? Szkoła jest nauczycielką. To tutaj w lesie jest szkoła? Jest prawda. Są ludzie, jest i szkoła. Pani kraje, tyle też nie zjem. Niech pani nie na zdrowie. Dziękuję serdecznie. Swojej roboty? Pewno, że takich rzeczy się u nas tutaj nie kupuje. Więc mówi pani, że córka jest nauczycielką. Tak, jest nauczycielką, ale już to nauczycielstwo niedługo się skończy. Tak? Dlaczego? Stała męża, co zna w zasadzie. Niedługo sama będzie miała dziecko. Dziecko? O, muszę się cieszyć. Dąż teraz żywi. Pani sama nie ma? Tak, od kilku lat. Dzieci pani nie ma. Nie ma, ale skąd pani wie, że nie ma? Wy tam w miastach wolicie się łajdaczyć niż mieć dzieci. Pani miasto się wyraża. No, to rzecz zwyczajna. Mąż, żona, to i dzieci. Proszę pani, nie dlatego nie mam. Że jestem z miasta i jak to pani mówi, chcę się bawić. Tyle, że no po prostu nie mam. Serdecznie pani dziękuję. I czy nie zaszkodzi pani, że wypala papierosa? Ani pani, pani. Mój Boże, mąż mój, dużo aż pułapi w izbie czerną. Jestem przyzwyczajona. To pani wdowa? Pewno, że wdowa, jak jestem tu u zięcia, nie w swojej gałupie już 4 lata. Mąż długo chorował? Nie, krótko, zabili go i koniec. Co pani mówi? Kto zabił? Był Gajowym, wiadomo kto. Ci co ty radą żywo. To straszne. Wyobrażam sobie, co pani musiała wtedy przeżyć. Przeżyłam i żyję. Musiałabym oczy wypłakać, a oczy matki byłyby potrzebne. I nadal będą. Cóż, jeden umiera, drugi się rodzi. Tylko to gejno. Pani córka wyżywa? Nie, zięć tam czasem.
egzamin. Pozwoli pan mi, proszę. O, piękna Ewarda. Wie pani, w Polsce bardzo rzadko można znaleźć instrument Ewarda. I to w lesie. Ja się na tym nie znam. Czy to Ewarda, czy to Edwarda. Zięć przywiózł, postawił i stoi. Tylko raz w jednym domu. Brama do tego. Więcej niż jest naprawdę. Chodźmy tutaj.
A ja mam męża. Mąż mój jest posłem w dalekim kraju. Pojadę do męża, tam daleko. Z tej strony to prawie w życiu już nie będę. I mówię pani szczerze. Chciałabym go zobaczyć, a potem... Lepiej go, żeby pan tutaj nie spotkał. Bo to taki człowiek, że za dużo patrzy przez okno. Patrzy przez okno? Nie rozumiem. Ja pani wytłumaczę. Każdy wejrzy przez okno. Pies zaszczeka, człowiek wejrzy. Ktoś podjedzie, człowiek wyjdzie. Ściemni się, bo burza nadchodzi. Człowiek wejrzy, popatrzy i koniec. Dosyć, basta. Ach, on potrafi stać przed tym oknem. Patrzeć jakby poza ten las. Jest leśnikiem. W papierach napisano, że jest leśnikiem. Ceni sobie życie w lesie. Że mówi, że las jest piękny, że las uspokaja. No to też i tak nie mówimy. Nie mówimy, że las jest piękny, że las uspokaja. Dla nas to las. Więc myśli pani, że kiedy tak patrzy przez okno, to chciałby czegoś innego niż jest tutaj? Mnie nie obchodzi, co on sobie myśli, bo będzie musiał tu na źródło tej izby patrzeć. Ma żonę, będzie miał dziecko. Lepiej będzie, pani sobie wyjedzie stąd. Bo może i pani w swoich dalekich krajach będzie patrzyła przez to swoje oko. Może tu, w naszą stronę, może w stronę naszego lasu. Już pierwsza. Tak. No, może i ma pani rację. Żegnam pana. Pojechał. Może człowieka...
zmysł. Być wesoła, uśmiechnięta. Sama nie rozumiem, czy dawaj, że powinnaś patrzeć na rzeczy piękne. Podejdźmy do okna. Spójrz. Zobacz, jak nam pięknie. Śnieg na sosna, śnieg na jodła, śnieg na drodze. Obiad! Nie słyszę. Chodź sobie patrz.